Witajcie kochani, witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z darmowym pakietem wtyczek, które działają w Pro Toolsie, są w formacie AAX, bo takie wtyczki obsługuje Pro Tools i możecie z nich korzystać zarówno w Pro Toolsie, jak i w FL Studio, jak i w każdym innym DAWie. Jest to pakiet wtyczek darmowych. Moi drodzy, więc startujemy. Jesteśmy w Pro Tools, moi drodzy. Dzisiaj pakietem wtyczek, którym się zajmiemy, będzie pakiet od firmy Melda Production. Wchodzimy sobie na stronę Melda Production i tutaj mamy coś takiego. M3 Bundle, FX Bundle. I tutaj możemy sobie je ściągnąć, a możemy je sobie potem rozszerzyć do wersji upgrade'u za $49. Jak na taki pakiet wtyczek, to naprawdę nie jest duża cena, moi drodzy. Ale mamy tutaj też darmową wersję. I po prostu sobie klikamy w to. I tutaj przechodzimy przez cały proces instalacji. Moi drodzy, mamy mnóstwo tutaj efektów, o tym zaraz powiem. Pobieramy sobie tutaj na Maca albo na Windowsa instalkę. I możemy się cieszyć nimi w Windowsie. Nie potrzebujemy do tego klucza iLog, co jest dość istotną sprawą dla osób, które na przykład nie korzystają z Pro Toolsa, nie korzystają z wtyczek, które wymagają tego klucza, bo są nawet darmowe wtyczki, moi drodzy, które wymagają klucza iLog. I nie oszukujmy się. Na przykład firma Slate Digital robi takie wtyczki, które potrzebują. Nawet darmowa wtyczka, z której korzystam czasami, emulująca wirtualną konsolę, potrzebuje klucza iLog, moi drodzy. Myślę, że kiedyś jeszcze o iLogu zrobię film. Natomiast tak, dzisiejszym tutaj bohaterem odcinka jest Melda Production. Jest to darmowy pakiet, jak już wspomniałem. I dlaczego on jest taki fajny? Bo ma bardzo fajne wtyczki monitorujące, które dostajemy za darmo. Jedyny mankament, z którym ja się spotkałem, jeśli chodzi o te wtyczki, to jest może dla niektórych błahostka, a dla niektórych może to być coś ważnego, coś, co lekko będzie nas tutaj frustrowało. Mianowicie w darmowej wersji pluginów, ja przynajmniej mam tak, że nie mogę ich powiększać ani pomniejszać. Po prostu nie mogę tutaj robić tego, no bo one występują w takiej wersji, jakie są i nie można tutaj nic zrobić. I tak, powiem tak, jest tych wtyczek bardzo dużo, bo jak sobie zobaczycie tutaj, ja Wam pokażę, jak to wygląda u mnie, Melda Production. To jest cały pakiet tych wtyczek, tutaj. Jest ich dość sporo, jak na darmowe wtyczki. Ja bym chciał pokazać Wam po prostu, jak one wyglądają, tak mniej więcej pokrótce, przedstawić ten pakiet. Po prostu przyjrzeć się takim wtyczkom podstawowym, tak? Mamy, tak, na przykład EQ, które wygląda w ten sposób. Zaraz tutaj coś zagramy może. Jeszcze jedna rzecz, która mnie troszeczkę... Może nie tyle drażni, co trzeba na to uważać, że jak klikniemy na wtyczkę, to nie otworzy nam się tutaj w Pro Toolsie nic. Musimy sobie kliknąć w miejsce, w którym chcemy, żeby to zagrało i wtedy dopiero zagra nam. No i prawda, mamy tutaj EQ. Te ustawienia oczywiście są takie przykładowe, ale po prostu możemy sobie odkliknąć i mamy tutaj różne prawda, tutaj ustawienia. Oczywiście musicie zobaczyć dokładniej, które ustawienia działają w tej wersji darmowej, bo niektóre nie działają oczywiście, jak
zwykłe na wtyczki darmowe. Natomiast bardzo funkcjonalny jest ten pakiet. Bardzo funkcjonalny. Ja akurat nie korzystam z EQ, ale tutaj tak dla potrzeby filmu wam go pokazuję. No i mamy tutaj bardzo, bardzo fajne tutaj właśnie EQ na przykład. No i mamy monitorowanie sygnału od razu tutaj, więc jest świetnie. Możemy sobie oczywiście tutaj wszystkie te rzeczy wyłączać, aktywować, deaktywować, oczywiście jak chcemy, tutaj wszystko, prawda? To jest EQ. Dalej mamy kompresor. Też sobie tutaj. No i też oczywiście ustawiamy sobie parametry typowe dla kompresora, prawda? Attack, release ratio i tak dalej. Tutaj mamy fajnie gain reduction pokazany tutaj w tym okienku, więc jest to naprawdę bardzo fajny pakiet, słuchajcie, i jest darmowy. Jest darmowy, więc możemy sobie z tego skorzystać. Ja jeśli chodzi o kompresory do miksowania, jeśli na przykład miksuję jakiś utwór swój i tutaj mam do wykorzystania kompresor w celu tylko ograniczania, to korzystam z pokładowych, tutaj z pokładowego Pro Toolsowego, dlatego że te kompresory działają podobnie. Jeśli chcę wywrzeć jakieś piętno brzmieniowe na sygnale, no to wtedy sięgam po jakiś, prawda, tutaj CLA, na przykład 2A, albo 3A, albo 1176, i wtedy używam tego typu kompresorów. Natomiast jeśli jest to tylko ograniczanie, no to używam zwykłego kompresora od Avid, moi drodzy. Kolejna wtyczka to jest stereo, taki poszerzacz stereo, stereo expander. Moi drodzy, i on poszerza nam obraz stereo. Ja tutaj specjalnie zawęziłem to pianino, żeby ono było takie wąskie w paśmie. I teraz zobaczmy, jak na przykład wyłączę ten plugin. Ustawię tutaj trochę ekstremalne ustawienia, ale tak. Jak wyłączę ten plugin, jeszcze jeden fajny tips, jeśli chcecie wyświetlić sobie dwa pluginy w Pro Toolsie, to wystarczy przytrzymać Shift i kliknąć drugi plugin, prawda? I tak możemy sobie wyświetlać dalej, prawda? Oczywiście, ale jeszcze jeden tips, jeśli chodzi o pluginy, właśnie. Jeśli odznaczymy to, tutaj okienko, to możemy sobie wyświetlać te pluginy. Ile tylko bądź. Mamy tutaj ten stereo expander tutaj. Ja go deaktywuję na razie. Trochę taki, wiecie co, powiem wam szczerze, z tego dark, powiem wam szczerze, z tego ciemnego motywu w Pro Toolsie ciężko zobaczyć czasami, jak plugin jest w bypassie. Dla mnie przynajmniej. Taka lekka tutaj dygresja. I mamy tutaj pierwsze narzędzie, to jest analizator częstotliwości, który nam pokazuje, co tutaj tak naprawdę mamy. Bardzo fajny analizator, klikając możemy sobie przemiatać pasmo w poszukiwaniu rezonansów na przykład. I to jest piękne, po prostu. Tutaj mamy oczywiście mierniki. Kolejnym fajnym pluginem jest tutaj oscyloskop, czyli podgląd fali, moi drodzy. I tu oczywiście możemy sobie, prawda, powiększać albo pomniejszać. Więc jest to bardzo, jest to bardzo fajna sprawa. Jeśli byśmy chcieli sobie coś tutaj zobaczyć, prawda? Z
naszego materiału, prawda? Jak się na przykład układa fala dźwiękowa naszego materiału, prawda? Jak to wygląda, czy nie ma jakichś szczytów, które musimy opanować itp. itd. I jeszcze jeden plugin, który jest bardzo moim zdaniem fajny i bardzo funkcjonalny z tego pakietu, to jest plugin, który się nazywa M-Stereoscope i jest właśnie. Pokazuje nam, jaki jest szeroki obraz stereo. I tak, tutaj mamy wskaźnik tej szerokości, moi drodzy. Tu mamy width, więc to jest pokazywanie tej szerokości. Teraz zobaczcie sobie tutaj. Ja uruchomię plugin, który się nazywa... Nie to. O. I teraz zobaczcie, co się stanie, kiedy ja uruchomię ten plugin. Ten obraz już się stał szerszy, lekko. Zobaczcie. Ustawienie ekstremalne, ale co się dzieje? Ten obraz jest szerszy troszeczkę, nie? A jeszcze wrócę sobie do ustawień. Do ustawień panoramy. Rozłożę to w panoramie. To zobaczcie, jaki szeroki mamy teraz obraz. Oczywiście to jest przesada. To jest przesada, ale no. Widzicie, jak to wygląda. I to jest właśnie plugin, który nam pokazuje, jak szeroki jest obraz stereo. Zobaczcie. A w momencie, kiedy zawęzimy ten obraz, to mamy po prostu mniej. Tak to wygląda. Moi drodzy, to jest tylko część tych pluginów. Oczywiście polecam wam zapoznać się z całą tutaj gamą tych procesorów. Jeszcze mam tutaj saturator. Saturator, który też właśnie jest fajnym pluginem, bo potrafi nam troszeczkę nasycić brzmienie, moi drodzy, nasycić brzmienie. Ja tutaj posłużę się jakimś tutaj presetem, żeby wam pokazać po prostu. Na przykład, o. Zobaczmy sobie, tak brzmi bez. Zobaczcie. Dźwięk jest automatycznie nasycony, moi drodzy. Polecam zapoznać się z tymi pluginami. Jest to bardzo fajna sprawa, bo jest to darmowy pakiet, który możemy sobie ściągnąć i miksować za pomocą tych pluginów. Bardzo fajnie. Szczególnie właśnie zwracałbym uwagę na te wtyczki monitorujące, które tutaj są. O. Na te trzy wtyczki, które są w tym pakiecie, zwróciłbym szczególną uwagę. Oczywiście to jest to, co mówiłem. Nie można ich resize'ować, moi drodzy, że tak powiem. Nie po polsku. Ale te trzy pluginy, moi drodzy, są dla mnie petardą po prostu w tym pakiecie, bo mamy pełny ogląd sygnału. Oczywiście tutaj jest ta informacja, że korzystamy z wersji darmowej i zobaczcie, na przykład jakbym chciał po prostu zmienić, resize'ować, no to się nie da. I wtedy wyskoczy mi okienko, zaraz otworzy mi przeglądarka, że jest to darmowy pakiet i w tym pakiecie nie ma akurat tej opcji. Moi drodzy, no chciałem się z wami podzielić tym właśnie, że możemy korzystać z takiego fajnego pakietu. Kochani, pozdrawiam was serdecznie i trzymajcie się, cześć!